Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w niedzielne popołudnie, czas na kolejny odcinek Ultimate Team. Jak widzicie po tytule, szansa nadal jest, jednak pewnie zastanawiacie się, czy będzie dzisiaj livestream. No cóż, powiem wam tak, oglądajcie odcinek do końca, bo to wszystko zależy od spotkania, które rozegram po pokazaniu wam skrótu. No i tego nie rozegrałem, więc sam nie wiem, czy będzie live, czy nie. Musicie obejrzeć. Sprytnie to rozegrałem, wiem. Tak jak wam mówiłem, założenia miałem proste, przegrać dwa mecze. Niestety nie udało mi się, bo przegrałem w sumie 5 spotkań, jednak kilka wygrałem. Niestety mam tylko jedną powtórkę mojej porażki ze względu na to, że popsuły mi się niektóre nagrania, ale na szczęście te zwycięstwa udało mi się uratować. Więc tak, teraz macie po prostu skróty moich bramek standardowo w tle, jednak muszę wam powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Dokonałem kolejnej zmiany. Z drużyny odszedł Bale i zastąpiłem go Mbappé, bo posprzedawałem wszystkich piłkarzy praktycznie, których miałem w zespole za bezcen praktycznie. No i koniec końców na tego Mbappé udało mi się uzbierać i cieszę się, że udało mi się na niego uzbierać, bo jednak może i ma gorsze statystyki od Bale'a, ale Mbappé według mnie i myślę, że nie tylko według mnie w tej FIFA jest znacznie lepszy od Walijczyka. I tak a propos Neymara i Nedveda, od razu się pojawiły komentarze, że ostatnio mówię, no Nedved tym lepszy od Neymara, zakochałem się w nim. Co robi Damian? Wraca do Neymara, bo uważa, że Nedved był słaby. Witam na moim kanale, tylko tyle mogę powiedzieć. No chyba są powody, dla których mnie oglądać, prawda? Nie no, gdybym mógł mieć Nedveda i Neymara w jednej drużynie, to byłoby coś, ale mówię, no, do Nedveda nic nie mam, ale no brakowało mi w drużynie tych 5 gwiazdek sztuczek, serio. No i to jest niestety porażka. W sensie nie porażką są moje zachowania i transfery. Żeby nie było, nie straciłem nic na prowizji, bo nawet na sprzedaży Nedveda zarobiłem 10 tysięcy. Więc jestem królem biznesu. No niestety, jedyny mecz, który pokazuje wam przegrany, tutaj spadł. No i niestety, no ale mówię, dokonałem zmiany. I też podkreśliliście to w komentarzach, że można używać kart atrybutów przez błąd EA w tej lidze weekendowej, więc stwierdziłem, dlaczego nie? No i doszedł wypożyczony Cruyff na ławkę. Bo dlaczego nie? Hej, ja nie robię nic zabronionego. Skoro coś jest dozwolone, to szło tak. Jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Ja może jestem zainteresowany zrobieniem SBC o Cruyffa i dlatego chcę go przetestować w Foot Champions. Nie, no oczywiście się śmieję, przecież każdy używa tych wypożyczonych kart, a ja postanowiłem sobie zrobić Holendra na ostatnie 10 spotkań i mam nadzieję, że pomoże mi w biciu tej elity, bo tak jak mówiłem, szansa nadal jest, no ale to jest Kylian Mbappé. Oczywiście tutaj dałem mu tę kartę atrybutów, ale one aż tak znacząco nie były zwiększone. No taki jego drugi inform, myślę, więc to tak jakbym po prostu był odrobinę bogatszy w tej grze, ale no to jest bardzo ciekawe, bo mimo, że już to były rozgrywane kolejne spotkania, tak jednak one nie były aż tak trudne. No wiecie, wszystko zależy od rywala, bo grałem znacznie trudniejsze spotkania, takie zwycięstwo 3-0 to chyba było moje zwycięstwo numer 16 na takim etapie, to jednak to było łatwe. Tutaj no, straciłem gola, ale no tak. No właśnie, no tak myślę, że Dawid De Gea mógł się tutaj odrobinę lepiej zachować. No nie wiem, bardzo dziwne czasami są te animacje bramkarzy, niby co roku jej mówi, że bramkarze są lepsi. A jest jak jest. Teraz musicie to zobaczyć. Nie, to nie jest ta bramka. Następna piękna bramka będzie inaczej. Kolejna taka przepiękna bramka będzie dopiero w następnym meczu, jednak no Cruyff, puściłem go tutaj z ławki, by pomógł mi utrzymać to prowadzenie, zwiększyć je. No i zrobił to. Może trochę zmarnowanie, bo pewnie prowadziłem, ale ja tam chcę mieć pewność, że to jest ten tydzień. 16 wygranych, 9 meczów. To jest możliwe, słuchajcie, to jest możliwe. Ja wierzę w swoje umiejętności, no i nagle trafiam na taki zespół. Salaha nikt już prawie nie używa, to samo się tyczy Davinsona Sanchesa. No i ja chciałem to oczywiście wykorzystać, że ma karty, których graczy już na tym etapie Foot Champions, że tak powiem, nie używają. No i zacząłem od razu, lecimy Heavy Metal Football, Perisic, piękne uderzenie z lewej nogi z dystansu i trzecia minuta spotkania, może bramka nie jakaś urodziwa, ale taka typowa dla FIFA. Stwierdziłem, że czas uderzyć w taki sposób i się to opłaciło. Moja relacja z Perisiciem nadal jest taka... Bardzo go lubię, ale no czasami ma takie momenty, ale koniec końców pomaga. Pomaga mi wygrywać te spotkania, więc nic do niego nie mam. Tutaj no niestety rzut karny. Serio? Mina Fabinho mówi sama za siebie, no zobaczcie. Przecież czysta symulka. Jezus, udaje, że dostał w twarz i jest 11 dla przeciwnika. Masakra, po prostu masakra, bo no to nie jest coś, na co ja mam wpływ, przecież nie ma przycisku, dzięki któremu mogę uderzyć przeciwnika w twarz. No nie ma, no za coś takiego nie powinno być rzutów karnych. I tutaj Cruyff wszedł na boisko i to jest ta piękna bramka, o której mówiłem.
Prosta akcja, Van Dijk do Gerrarda, Gerrard do Cruyffa, podanie chyba na 40, jak nie 50 metrów. No i Cruyff z pierwszej piłki, z powietrza, serio, jeden z piękniejszych moich goli w ogóle w tej FIFA. Poezja, po prostu poezja. No a szkoda, że ta karta jest tylko na wypożyczeniu, ale słuchajcie, jego SBC kosztuje 3 miliony 200. Masakra. Z rynku tam 4 coś. I to dużo, ale to dobrze, bo takie karty powinny tyle kosztować. Szkoda tylko, że jednak nigdy nie będę miał go na własność tutaj, ale może na innej konsoli, kto wie, może w jakiejś nowej serii. Nic nie słyszeliście. No wiem, że straciłem bramkę, zagaduję was, staram wam się teraz przekazać jakieś pozytywne informacje, ale myślę o czymś z Cruyffem. Dajcie znać w komentarzach przy okazji, co o tym sądzicie. No ale dobra, no wiedziałem, że skoro Cruyff jest na boisku, to ja tego spotkania przegrać nie mogę, dlatego też znów próba prostopadłego podania do Holendra, ten idealnie wbiega, uderzenie z powietrza, ale no niestety ta bramka nie została uznana, bo był spalony, a szkoda, bo to jest poezja, te jego strzały są naprawdę kapitalne. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz je pokażę w kolejnych spotkaniach, bo jeszcze trochę mi ich do końca zostało, no ale tak 10 minut do końca, kurczę, nie chcę grać do grywki, a więc Neymar do Perisicia. No i tak często mówię, że coś mi w nim nie pasuje, ale kurczę, końcówka meczu, on wie gdzie ma być, kończy akcję, nie mogę nic złego o nim powiedzieć jednak, wiecie, stwierdzam, że ta karta jest dobra i nie będę na niego narzekał, chyba że zrobi coś złego w następnym spotkaniu, które zaraz mam zamiar rozegrać. Mam jednak nadzieję, że pomoże nam, bo ten mecz wygrałem mimo nerwowej końcówki. Rywal oczywiście miał Zlatana wprowadzonego z ławki, starał się wykorzystać rzut rożny, no ale spokojnie. Spokojnie, Ibra nie trafia. Koniec spotkania, zwycięstwo numer 17. To oznacza, że mam bilans 17-5. Tak, tak, nigdy nie miałem lepszego bilansu. 8 meczów do końca, mogę przegrać 2. To dużo. To naprawdę dużo, ponieważ próbowałem już wbijać elitę w znacznie gorszych warunkach, między innymi na przedostatnim live streamie, jeśli dobrze pamiętam, no streamowałem, gdy chyba żadnego, nie, albo mogłem przegrać jeden mecz, albo nie mogłem przegrać żadnego spotkania, a i tak wierzyłem w sukces, więc tak, mam nadzieję, że Cruyff z ławki będzie ratował. Wiem, że to dosyć brudna zagrywka, jednak sprawdzę, czy nie mam czasem jakiegoś tutaj jakiejś fajnej karty treningu. Te zostawię w razie czego na meczu elitę, bo nie ukrywam, taki zboostowany Fabinho może zrobić różnicę, tak, dałbym to pomocnikowi. Tutaj dam mu podania, ponieważ często się do nich przyczepiam, więc dzisiaj zagra jako taki playmaker, jest kondycja. No i cóż, tak jak mówiłem, od tego meczu zależy, czy będzie dzisiaj stream. Jeśli wygram, to tak, jeśli nie, to nie. Dobra, gram u siebie, przeciwnika znalazłem od razu, nie musiałem szukać i... Wiecie co, nie jaram się, bo to jest podejrzane. Na pewno wprowadzi dwóch graczy z ławki. Stawiam, że to będzie Milinkovic-Savic i kto wie, może Emre Can. Trochę się boję. Wiecie jak to się może potoczyć, jednak jeśli to ma być taki prezent dla mnie, takie zwycięstwo, to byłoby coś. Okej, rywal od razu kolejkuje pauzę, czyli będzie no, robił zmiany na tych dwóch pozycjach, a ja chcę zdobyć pierwszą bramkę, póki mogę. Dobra sytuacja, no jestem ciekaw jak on będzie grał. Na razie to nie jest nic kreatywnego, ale pięknie Fabinho blokuje. Mimo, że dałem mu... No nie no, jeśli chodzi o jego odbiory, to one zawsze są na najwyższym poziomie. Tylko no właśnie, według mnie największym minusem tej zwykłej karty są podania. Pewnie mógłbym mu zbierać na jego kartę Champions League, no ale to w swoim czasie. Teraz Gerrard i to musi być bramka! Mbappé 1-0 w piątej minucie, cudownie. Brawo Steven, brawo Mbappé. Okej, ale na spokojnie. Znacie mnie, ja znam siebie. No nie ukrywam, bardzo ważne było dla mnie zdobycie tej pierwszej bramki jak najszybciej, ze względu na to, że teraz, o proszę, widzicie, Zlatan wchodzi na boisko i pewnie jeszcze ktoś, ale mega ofensywne ustawienie mojego przeciwnika, oby tylko szybko nie odpowiedział, brawo Ballack, wow. Tylko nie tak, doskonale, nad poprzeczką i wznawiamy. Pokażę wam dlaczego tak cenię sobie Milinkovic-Savicia. Wielu z was uważa, że marnuje go na pozycji pomocnika prawego obrońcy, ale właśnie dla takich główek ja go chcę tam mieć. Mbappé nie ma spalonego, Perisic, matko boska, co to jest? Dobra, chyba mam po prostu zepsutego pada, bo mi wczoraj spadł. Dziwnie piłka zachowuje się w niektórych momentach, a teraz Perisic. Okej, wydaje mi się, że to była jednak interwencja obrońcy. No i niestety niebezpieczna piłka do Aubameyanga, to może być sytuacja bramkowa. Kurczę, brawo De Gea. No i to jest proste. Kylian Mbappé sam na sam 2-0. Właśnie dlatego zależało mi na tym, by wrócił na pozycję napastnika, wiecie, zamiast tego Bale'a czy tam kogoś innego, bo to jest pewność.
To jest pewność, to jest klasa, chciałbym powiedzieć doświadczenie, no jeszcze młody w rzeczywistości, jednak w FIFA, no jeden z najlepszych w tym roku, takie są fakty. Ale Fabinho to gra, jakby miał zboostowane wszystkie statystyki. To mi się podoba. Ładnie Neymar powalczył do końca i teraz Ivan Perisic. Tym razem piłka klei się do niego, do jego nogi. Jeszcze to może być ten moment. Neymar z pierwszej, 3-0. A co mogę powiedzieć? Zapraszam was na livestream o godzinie 20:00. Bardzo możliwe, że to jest Rage Quit. Czy to jest Rage Quit? Przekonajmy się, 23 minuty meczu za nami. Rywal przeprowadzi zmianę? Rywal nie robi zmiany. To jest znak. To jest znak tam z niebios EA. Tych specjalnych bogów EA, że to jest ten tydzień. 3-0 w pierwszym meczu dzisiaj. 3 strzały, 3 celne, 3 bramki. Ja rozgrzewki nawet sobie nie robiłem, bo taki pewny siebie jestem. 5 meczów wygrać, 2 mogę przegrać. To brzmi realnie. To brzmi sensownie. A więc mam nadzieję, że będziecie dzisiaj ze mną. Wiem, że ten odcinek był trochę krótki, no ale spokojnie, będzie live. 20:00 zaczynamy i ciśniemy. Ciśniemy do samego końca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To naprawdę może się udać. Nigdy nie miałem lepszego bilansu. 18-5. Jestem z siebie dumny. Czas to zrobić. Jeszcze raz się powtórzę, byście zapamiętali. Dzisiaj YouTube, godzina 20:00. Wbijam elitę. Do zobaczenia. Cześć.